Cześć, dzisiaj opowiem Wam o gęstości substancji i jeżeli mi się uda, to o szkle laboratoryjnym, ale nie jestem pewna, czy dam radę to zmieścić na filmiku. A więc ja przechodzę już do filmiku. Jeżeli chodzi o gęstość substancji, to jest bardzo prosty schemat. Mogę Wam to powiedzieć na przykładzie wody z olejem. Olej jest po prostu lżejszy niż woda. Unosi się na jej powierzchni. I kiedyś wydawało mi się to czarną magią, ale odkąd zaczęłam uczyć się chemii, zrozumiałam, że jest to naprawdę logiczne. No i możemy dzięki temu wywnioskować, że olej po prostu pływa po powierzchni wody, dlatego że ma mniejszą gęstość. Czyli, że gęstość to właściwość substancji, którą można badać niemal codziennie. Przykładowo słodząc herbatę. Substancja opada na dno, jeżeli gęstość jest większa od cieczy. Jeżeli jednak substancja ma gęstość mniejszą od cieczy, to będzie pływała po jej powierzchni. W jednym zdaniu gęstość to jest stosunek masy substancji do jej objętości. A ogólnie substancje, które nie mieszają się ze sobą i różnią się gęstością, tworzą warstwy. I właśnie tutaj bardzo by się przydał taki przykład, powiedzmy, miedzi, rtęci, wody i nafty, bo po prostu, zresztą jak tutaj widzicie na rysunku, jest bardzo wyraźna granica między wszystkim i wygląda to też tak w praktyce, nie tylko na moich rysunkach. Udało mi się to podsumować w miarę treściwie, dzięki czemu mogę przejść do szkieł. Pierwsze szkło, o którym powiem, to probówka, chyba najbardziej znany sprzęt. No chociażby z dziecięcych zabawek, po prostu na pewno musicie kojarzyć probówki. Mimo tego, że jest raczej malusie, tak się wydaje przynajmniej, bo jest naprawdę długie, to zmieści się tam sporo. Jeżeli mówimy o tym, że coś ma się tam mieścić, to powiem Wam, jak należy ogrzewać tą substancję, która mieści się w probówce. Probówkę należy trzymać tak, aby wylot kierować od siebie oraz w stronę, gdzie nie ma innych osób. Mój nauczyciel mówił, że chociażby dlatego, że z probówki może zawsze coś po prostu się wylać i może to być po prostu żrące, może być nieprzewidywalne. Po prostu nie ryzykujemy. I oczywiście bardzo ważne, probówki z ogrzaną substancją nie wolno trzymać bezpośrednio w dłoni, bo jest to po prostu gorące. W czasie ogrzewania probówki można ją trzymać łapą metalową albo łapą drewnianą. To w sumie nie mogę powiedzieć, jak w praktyce jest lepiej i czy w ogóle jest różnica. Po prostu należy trzymać jakąś łapą. Promień powinien być skierowany tak, aby ogrzewał tylko probówkę. I nie wolno nachylać się nad wylotem ogrzewanej probówki ogólnie. Oczywiście na palniku gazowym podgrzewamy te probówki, żeby nie było, że na jakimś ognisku, bo zapomniałam powiedzieć. W takim razie spytacie, co zrobić potem z taką probówką czystą, bo wiadomo, że to się walać gdzieś nie będzie. I od tego są statywy do probówek, moi drodzy. Nie mam za bardzo czasu na dalsze kontynuowanie tego filmu, biorąc pod uwagę to, że muszę go jeszcze zmontować i nie wiem w ogóle, czego wstawię. Ale dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do końca, bo dzielę się wiedzą, którą póki co ja zdobywam i chciałabym, jeżeli znajdziecie jakiekolwiek błędy w moich wypowiedziach albo żeby coś było jaśniejsze, to żebyście mnie poprawili, bo chciałabym się uczyć na błędach też. Więc dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie do następnych filmów, które na pewno się pojawią. Nie będą koniecznie w temacie chemii, jeżeli będziecie chcieli, to będą w temacie chemii. Ale raczej będą takie różnorodne ogólnie z materiału z siódmej klasy, na bieżąco z tym, jak będę się uczyła.